Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Zagrajmy w Plinking Evolved sezonu 3. Dziś zagramy sobie jako Bioweapon, ponieważ tak naprawdę grając jako wirus i tak nie reprezentowałem, tylko stosowałem moją taktykę z broni biologicznej. Naszym przeciwnikiem będzie Igneous Iguana, mający 3 rozegrane gry, z czego 0 jest wygrany, więc o Boże, no dobra, znowu po prostu go zniszczymy. Jeszcze nazwał swoją chorobę Justin Bieber, no Bieber, muszę go za to zabić po prostu. Dobra, ma hydrofoba i rurofoba. Nie jestem pewien, czy to nie są antagonistyczne geny. Ale tak szczerze mówiąc, loto mi to. Dobra. Nasz przeciwnik jest początkującym, więc powinien długo się zastanawiać nad krajem startowym. Mamy tu jakiś ewenement. Być może jednak umie grać. Nie powinienem tak bardzo tutaj, wiecie, go nie doceniać, ponieważ może się okazać, że nas pokona, tak jak w jednym z wcześniejszych odcinków. Nie pamiętam już, w którym to było, ale wiem, że była taka sytuacja. Dobra. Rozwijamy się dosyć uniwersalnie, jak pamiętacie. Na start oczywiście musimy sobie rozwinąć pył na 2, odporność na ciepło 1 i jak najszybciej samoloty, żeby skontrować, wiecie, znaleźć kraj startowy przeciwnika. Teraz bierzemy sobie zwierzęta gospodarcze i za chwilę pójdziemy też przez powietrze. Powietrze oczywiście pozwoli nam się rozwijać tutaj, zwierzęta gospodarcze powiedzmy w tym rejonie. Ciepło, no to generalnie na całym południu. Pyłki nam też zresztą pomogą w znacznej części Afryki, choć nie w całej. Dobra. Dobra, weźmy sobie powietrze. Za chwilę weźmiemy sobie jeszcze drogę kropelkową. Z tego co widziałem, zauważyłem to w trybie multiplayer. Ogromnym problemem dla mnie jest zarażenie Chin. Nie jestem pewien dlaczego. Kraj jest generalnie dosyć prosty do zarażania. Przepraszam was za dźwięki w tle, ale niestety teraz ktoś wszedł mi do pokoju, nie będzie hałasował, mam nadzieję. Weźmy sobie drogę kropelkową poziomu 1, za chwilę weźmiemy sobie też drogę wodną poziomu 1. Jak najszybciej. Generalnie zaczynamy tutaj już coraz szybciej zabijać. Nie podoba mi się to. Powinniśmy generalnie pozostać w ukryciu jak najdłużej się da. Okej, dobra. Nie zabiliśmy jeszcze dość dużo ludzi, żeby brać tutaj jakieś DNA z ciał. Czy powinienem... Nie, jeszcze nie powinienem nigdzie wysłać mojego samolociku z imigrantami. No chyba, że do Indii. No dobra, jestem w stanie pozwolić sobie na stratę 5 punktów DNA. Jeszcze nie rozpoczęto w ogóle badań nade mną, chociaż zabiłem 180 tysięcy ludzi. To jest jak dla mnie troszeczkę ewenement. Jak tam odporności? Chyba nie brałem żadnych odporności. Dokładnie tak. Potrzebujemy jeszcze odporności na leki oraz na wszystko właściwie. Przeciwnik już jest badany? Niemożliwe. Nie, zmutował objaw. Dobra. Rozumiemy wszystko. Potrzebujemy teraz dużych ilości punktów DNA. Skąd je wziąć? Badania nad lekarstwem na nas rozpoczęte. Muszę przyznać, że objawy generalnie są dosyć OP w multiplayerze, ale w sumie dokładnie takie powinny być. One są dla odważnych ludzi, którzy są w stanie po prostu, wiecie, tak pójść na YOLO. Muszę przyznać, że ta taktyka YOLO, która wydawało mi się, że to jest taktyka YOLO, działa całkiem sprawnie. Dobra, zostaliśmy wykryci, czyli możemy sobie wziąć któryś z tych darmowych tutaj objawów. No ten już teraz nie jest darmowy, więc nie bierzemy go. Poczekamy sobie na bezcenność, bo ona nam spowolni pracę nad lekiem. 100 milionów. Czekajcie, to może teraz namierzymy kraj startowy wroga? Czyżby Chiny? Nie. 349 milionów, czyli prawdopodobnie Afryka Zachodnia? Czekajcie, czy tutaj są jeszcze jakieś inne kraje tego typu? Afryka Zachodnia, Afryka Wschodnia, Indonezja. Mógł jeszcze zacząć jak dla mnie w Indonezji. Nie, to miałem gigantycznego laga. Dobra, miałem gigantycznego laga, nawet nie zauważyłem, bo szukałem. Dobra, czyli prawdopodobnie zaczął jednak w Chinach. Mhm. Dokładnie tak. Miałem gigantycznego laga. Przez chwilę po prostu nie widziałem nic ruszającego się. Dobra, skoczymy sobie w ten sposób. O Jezu, ale mam lagi. O nie. To chyba koniec generalnie nagrywania na dziś, jak tak patrzę. 22% trudniej wyleczyć. Skoczmy sobie w ten sposób. Łatwiej będzie tam zarażać, zabijać ludzi zarażonych przez inną chorobę. A jak tutaj to wygląda? 274% premii do zaraźliwości podczas zarażenia ludzi zainfekowanych przez inną chorobę.
Myślę, że nie potrzebujemy w takim razie zakażenia oportunistycznego. Świat skoncentrowany na wyleczeniu nas. Weźmy sobie w takim razie pierwszy poziom tego. On nas tutaj jakoś badać nie próbuje, na całe szczęście. Ale to jest generalnie powoli moment, żeby zacząć zabijać. Tylko może weźmy sobie jeszcze tutaj jakieś objawy. Zmniejsza szybkość opracowania lekarstwa. Zmniejsza szybkość. Szaleństwo tak samo. Znacznie trudniejsze do wyleczenia. Weźmy sobie to! Wszystkie DNA muszą trafić do mnie. Okej. Zróbmy sobie tak. Chociaż to mi chyba jakoś bardzo dużo nie da. Aczkolwiek ma to większy sens niż moja wzięcie tego w poprzednim odcinku. Okej. Likwidujemy tych śmieci ludzi z całego świata. Czekajcie. Do kurwy Polski trzeba jeszcze wysłać. Oczywiście. Szaleństwo. Dysenteria nie. Aczkolwiek pójdziemy sobie po biegunkę. Dobra. No generalnie badania nad nami idą bardzo powoli. Mamy bardzo dużą zakaźność. Weźmy sobie jeszcze to, aby łatwiej nam było zarażać i zabijać ludzi zarażonych przez inną chorobę. Być może to weźmy sobie. Z jakiegoś powodu zaczął dzwonić budzik. Ciekawe. Ciekawe rzeczy się dzieją na tych nagraniach. Okej, 100% laboratoriów, 95%. No dobra. Ale akurat mamy na tyle dużą odporność na badania, że nas to nie boli. Zresztą za chwilę będziemy mogli sobie też ewoluować przetasowania genetyczne, jeżeli można to nazwać ewolucją. Okej, 484%. No i nadal nie jesteśmy w stanie rozwinąć się w Indiach, w Chinach. Dobra, to zrobimy tak. Wyślemy tutaj jakichś imigrantów. Dobra, potrzebujemy ludzi generalnie teraz pozarażać i ich pozabijać. Nasza choroba się... O, przyjęła się w Chinach, dobra. Teraz Chiny generalnie upadną. To jest prawdopodobnie cały ten tutaj taki pasek. Czyli możemy już wziąć sobie jakąś śmiertelność na dobrą sprawę. Nie, czekajcie. To cofniemy, weźmiemy sobie dysenterię, bo to nam daje jeszcze dużą zakaźność. Dobra. Chyba mamy teraz zbyt dużą śmiertelność z kolei. Tak, chcę iść pod zakażenie, pod dominację genetyczną. Gdzie on jeszcze jest, gdzie mnie nie ma? Nie jestem pewien. Dobra. To może weźmiemy sobie raczej... Tak... O Jezu, ale mam lagi. To jest okropne. Za chwilę mnie rozłączy pewnie i nie zaliczy mi gry. Dobra, mój przeciwnik zrezygnował. Zwycięstwo, całe szczęście, ponieważ mogło się to dla mnie skończyć tragicznie. Justin Bieber przegrał. Oczywiście, musiał przegrać. My w ten sposób weszliśmy o kolejne blisko 100 miejsc w rankingu. Wow, ten ranking jest naprawdę tutaj... W sensie małe są różnice między kolejnymi poziomami. Widzicie, my tylko 1095. Ciekawe, w którym momencie to się tutaj jakoś, wiecie, te różnice między kolejnymi graczami zwiększają. Bo wiem, że pierwszy... O, dokładnie, tutaj są gigantyczne te różnice. Natomiast miejsce w pierwszej setce jest dla nas jak najbardziej osiągalne i do tego będziemy generalnie dążyli w tej serii. Natomiast na dzisiaj to byłoby już wszystko. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę, subskrypcji i do zobaczenia już w następnych odcinkach. I tak od dziś codziennie gramy sobie Bioweapon. Przynajmniej na jakiś czas. No to co, do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!